9, zacznijmy je pan Krzysztof. W sprawie, znaczy ja powiem, w tytule wstępu powiem dwa zdania. Ze względu na to, że spotkaliśmy się na komisji w tym miesiącu jeszcze raz w sprawie studium. Został rozesłany do radnych mail, no nikt się z radnych nie wstawił z innych podatków, z wyjątkiem radnej pani Tylek. Ja pisałem, sporządzenie tego trwało prawie 3 godziny i mimo tego, że było napisane uzasadnienie tego projektu, no to tuż przed głosowaniem przeoczyliśmy to, w związku z tym uzasadnienie do tego projektu jest w formie poprawki, którą zaraz złożę. Natomiast to będę czytał wolno. Prosiłem panią Basię o wydrukowanie dwóch kompletów. Pan Sędrzek ma jeden komplet dotyczący tego studium. Jeżeli któryś z radnych później będzie chciał zadawać pytania, dobrze było, żeby no tego się nie da inaczej zrozumieć. Trzeba po prostu przeglądać się strona po stronie, tak jak będę czytał i po prostu się ewentualnie zgadzać z tym bądź nie zgadzać. Więc jeżeli ktoś chce do tego zajrzeć, to ja chwileczkę zawsze tam i zacznę. To jest studium, proszę Państwa, gdyby ktoś z Państwa chciał sobie w tym momencie całe studium wziąć i zapoznać. Ale może jeszcze powiemy chociaż trzy zdania na temat tego całości sprawy. W sprawie, w takim razie będę wolno czytał, jeśli ktoś będzie chciał jeszcze do tego zajrzeć, to będzie. W sprawie wniosków do wersji roboczej dotyczącej zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Wnosi się uzupełnienie zapisów w wersji roboczej dotyczącej zmian studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, część druga, tom trzeci, materiały dla dzielnicy pierwszej, zgodnie z załącznikiem do mniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wnioski do wersji roboczej dotyczącej zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Tom część druga, tom trzeci, materiały dla dzielnicy pierwszej. Jedynka Rzymska. W opracowaniu dla jednostki o nazwie Stare Miasto. Punkt pierwszy. Na stronie drugiej w bloku środowisko kulturowe w punkcie 2 sylwety ochrony sylwety miasta w podpunkcie drugim dopisać kościół świętej Anny. Na stronie pierwszej w bloku kierunki zmian w strefie przestrzennej wykreślić punkt 4. Na stronie pierwszej w bloku kierunki zmian w strukturze przestrzennej w punkcie 9 wykreślić słowo metro. Na stronie drugiej w bloku wskaźnik zabudowy w punkcie pierwszym wykreślić 25 metrów i wpisać 20 metrów. Na stronie drugiej w bloku wskaźnik zabudowy wykreślić punkt drugi. Na stronie drugiej w bloku wskaźnik zabudowy wykreślić zapis punktu trzeciego i wpisać zachowuje się istniejącą wysokość zabudowy dla rejonu wzgórza Wawelskiego. Na stronie drugiej w bloku wskaźnik zabudowy w punkcie czwartym wykreślić 50% i wpisać 40%. Na stronie trzeciej w bloku środowisko przyrodnicze w punkt piąty dopisać i funkcja rekreacyjna, pauza, nieduże prace zabaw dla dzieci, nie więcej niż 3. Na stronie trzeciej blok komunikacja w punkcie drugim transport zbiorowy wykreślić cały podpunkt drugi. Na stronie czwartej blok dopuszczalne zmiany parametrów w planach miejscowych wykreślić punkt pierwszy. Na stronie czwartej blok infrastruktura jako punkt ósmy dopisać mniejszy przeprojekt instalacji gazowej i ciepłowniczej obiegającej w górze Wawelskiej ulicami Bernardyńską, Świętego Idziego, pod Zamrze, po Wiśle, dążąc do przeprowadzenia gazu z ciepłej wody, w nawiasie szczególnie gazu,
innymi rozgałęzieniami lub w ogóle przeniesienia magistra. Dwójka rzymska. W opracowaniu. Znaczy ja mogę zaczekać, aż radni przestaną gadać, bo ja nie przeciążę. W opracowaniu dla jednostki drugiej o nazwie pierwsza obwodnica. Na stronie pierwszej blok kierunki zmian struktury przestrzennej w punkcie 10 dopisać po słowach ulica Redorycza i plac Juliusza Kossaka jako zakończenie osi widokowej na Wawel od strony ulicy Zwierzyńskiej oraz zakończenie skweru zieleni nad dawną Rudawą biegnącą kierunką Redoryka. Powinien być urządzonym terenem zielonym, zielonym parkingiem na powierzchni i rozwiązaniem przeprawy dla pieszych przez Aleję Krasińskiego ulica Morawskiego, myśli jedynej w okolicy przeprawy na Salwator, także dla osób niepełnosprawnych. Na stronie drugiej blok środowisko kulturowe, w punkcie strefy, w punkcie trzecim, w podpunkcie drugim wykreślić kościół misjonarzy przy ulicy Łobzowskiej. Na stronie drugiej bloku środowisko kulturowe, w punkcie drugim wskazania dla wybranych elementów, w punkcie numer 3 dopisać słowa placu generała Władysława Sikorskiego, gdzie znajduje się ogródek jordanowski dla dzieci. Skwer przy ulicy Łobzowskiej, obok klasztoru Sióstr Karmelitanek Ostrów. Na stronie trzeciej bloku środowisko kulturowe, w punkcie wskazania dla wybranych elementów, w punkcie trzecim wykreślić pracę znajdującą się w nawiasie misjonarzy przy ulicy Łobzowskiej, wpisać po słowie karmelitów słowa sióstr karmelitanek boskich przy ulicy Łobzowskiej, sióstr sercanek przy ulicy Garnitarnej. Na stronie trzeciej blok komunikacja w punkcie drugim, transport zbiorowy, po punkcie drugim wykreślić słowa znajdujące się w nawiasie. Basztowa Długa, Straszewskiego Zwierzyniecka, wpisać słowo Politechnika. Na stronie czwartej blok dopuszczalne zmiany parametrów w planach miejscowych wykreślić punkt drugi. Na stronie drugiej blok środowisko kulturowe w punkcie strefy, w punkcie trzecim, pod punkcie drugim wykreślić aleja Adama Mickiewicza i wpisać aleja Juliusza Słowackiego. Punkt trzeci rzymski. W opracowaniu dla jednostki trzeciej o nazwie Kazimierz i Strawy. Na stronie drugiej blok wskaźnik zabudowy w punkcie numer 1 należy wykreślić 25 metrów, a wpisać 20 metrów. Na stronie drugiej blok wskaźnik zabudowy w punkcie numer 3 należy wykreślić 40%, a wpisać 30%. Na stronie trzeciej blok dopuszczalne zmiany parametrów w planach miejscowych należy wykreślić punkt drugi. Na stronie pierwszej bloku zmiany, kierunki zmian w strukturze przestrzennej w punkcie numer 3 wykreślić słowa i przystanku metra. Na stronie pierwszej bloku kierunki zmian w strukturze przestrzennej w punkcie ostatnim wykreślić frazę i metra. Na stronie trzeciej bloku komunikacja w punkcie drugim transport zbiorowy wykreślić podpunkt drugi. Punkt czwarty rzymski. W opracowaniu dla jednostki czwartej o nazwie Śródmiejski Park Nadwiślański. Na stronie pierwszej w bloku kierunki zmian w strukturze przestrzennej dopisać punkt. Należy wzmocnić ochronę widoku na Wawel i Skałkę, szczególnie od strony ulicy Konopnickiej. Myśl zakaz zabudowy oraz stawiania zaplecza na przykład tak zwanej plaży typu baraki, namioty oraz maszty z flagami czy balon średnik, także cumowanie na stałe dużych gabarytowo barek od mostu Dębnickiego do miejsca za smoczą jamą. Na stronie drugiej bloku strażnik zabudowy w punkcie pierwszym wykreślić 25 metrów i wpisać 20 metrów. Na stronie drugiej bloku wskaźnik zabudowy w punkcie drugim wykreślić 25 metrów i wpisać 20 metrów. Na stronie czwartej bloku dopuszczalne zmiany parametrów w planach miejscowych wykreślić podpunkt drugi.
Piątka rzymska. W opracowaniu dla jednostki dziewiątej o nazwie Cmentarz Rakowicki. Na stronie pierwszej w bloku Standardy Przestrzenne dopisać punkt siódmy. Przy cmentarzu rakowickim, szczególnie od strony południowej, należy zachować strefę buforową w nawiasie sanitarną oraz strefę ciszy i zagwarantować, by planowana od tej strony zabudowa mieszkaniowa nie była agresywna. Należy przewidzieć pas zieleni wysokiej. Na stronie trzeciej w bloku dopuszczalne zmiany parametrów w planach miejscowych wykreślić podpunkt drugi. I to jest uchwała, natomiast teraz przeczytam od razu wniosek, znaczy poprawkę do tego, w sprawie do projektu uchwały druk nr 9 w sprawie wniosków do wersji roboczej dotyczącej zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa o treści dodaje się uzasadnienie o treści. Ze względu na fakt, iż ścisłe centrum Krakowa jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO oraz uznane zostało za pomnik historii w nawiasie zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8 września 1994 roku, należy szczególnie chronić jego istniejący układ urbanistyczny. Dominanty, ciągi widokowe, istniejącą panoramę. Stara zabudowa ścisłego centrum Starego Miasta i Babelu to najcenniejsze zabytki stanowiące świadectwo historii państwa polskiego. Dodaje się paragraf drugi o treści. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf drugi przyjmuje numerację paragrafu trzeciego. I na koniec chcę powiedzieć, że w tym projekcie zawarte są trzy grupy problemów. Po pierwsze kwestia linii metra w centrum. Komisja nie zgodziła się z twórcami studium, aby w ścisłym centrum Krakowa prowadzić linię metra. W związku z tym wykasowaliśmy wszystkie przystanki, które naszym zdaniem znajdowały się w miejscach, którymi linie metra nie powinny iść. I to dotyczyło przystanków przy Długiej, przy Filharmonii i Róg Krakowski i Róg Wikla. Natomiast wpisaliśmy inny przystanek przy Politechnice. To znaczy dopuszczamy możliwość budowy metra w Krakowie, znaczy jak chodzi o komisję, natomiast nie w ścisłym centrum, tylko na jego obrzeżu. Ktoś może zaplanować sobie taką linię metra, ale żeby ona nie przechodziła przez ścisłe drogi. To jest pierwszy zespół problemów. Drugi zespół problemów dotyczył wysokości budynków. Generalnie rzecz biorąc, ze względu na protesty mieszkańców, przynajmniej w tych jednostkach, w których się mogli wypowiedzieć radni, którzy byli na komisji, obniżyliśmy zabudowę do 20 metrów. Ze względu na to, że w innym miejscu tego studium napisane było, że dominantą na przykład na Kazimierzu ma być Kościół Bożego Ciała czy Świętej Katarzyny. No budynki nowo budowane nie mogą być wyższe od kalenicy kościoła. No, to jest proste, chyba jasne i zrozumiałe. Ze względu na protesty mieszkańców obniżona została także w dwóch jednostkach, o ile ja dobrze pamiętam, powierzchnia usług. One były zaplanowane w centrum do 50%, zostały obniżone do 40%, a na Kazimierzu zostały z 40% do 30%. Więc to są trzy grupy problemów, nad którymi się komisja pochyliła. I to tyle. No, jeżeli będą jakieś pytania, no to ja mogę oczywiście odpowiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan profesor Kiewicz, proszę. Znaczy, panie przewodniczący, ja chcę złożyć wniosek, aby ten projekt odesłać do komisji. To jest zbyt poważne poprawki, aby to w tej chwili tak na łapu tego. Ja proponuję panie Krzysztofie, przygotujmy i mamy projekt, to możemy to wyświetlić, wskazać to wszystko tak, żeby było na wszystko tego, bo powiem szczerze, że ja w połowie się zgubię. Słuchałem pana bardzo uważnie. Nie mogę
do końca wywnioskować, dlaczego nie 20, tylko znaczy nie 25, a 20. Dlaczego mamy zniszczyć na bulwara Czerwińskiego, to znaczy, że co, żadnych imprez charytatywnych, no nie wiem, nawet nasze święto, które było 2 lata temu na bulwarze, miałoby przestać istnieć. No, to mówię, no to jest naprawdę bardzo poważna sprawa. W związku z tym składam taki wniosek, abyśmy dosiedli spokojnie na komisji, zajęli się tylko tym projektem jednym, a nie 10 projektami, bo w ten czas znowu będzie to 12 godzin. Wyświetlili sobie, żeby to było przygotowane na rządniku, na przez projektor, w ten czas będzie widać, wskaże pan dokładnie, objaśni. I w ten czas się rano się zgodzimy, czy się nie zgodzimy i na następną sesję dopiero przyjmiemy to w ramach projektu uchwały. Tak wtedy składam wniosek i poddaję pod głosowanie, bo myślę, że to zbyt poważne jest, żebyśmy to tak teraz na kolanie robili. Szanowni Państwo, chciałam powiedzieć tak. Byłam na posiedzeniu Komisji Architektury, gdzie były te poprawki zgłaszane, gdzie komisja pracowała długo i naprawdę cierpliwie pochyliła się nad tym tematem. Ale praktycznie, żeby na samym początku komisji zgłosiłam taki wniosek, abyśmy to studium, te poprawki do studium zagospodarowania przestrzennego najpierw przedyskutowali z projektodawcami tych poprawek, albowiem dzielnicę pierwszą nie można, nie ujmując innym dzielnicom, porównywać z dzielnicami położonymi w Kucie. Jest to obszar wpisany do dziedzictwa UNESCO, są to zabytki, jest to unikatowy urbanistyczny układ. I w związku z tym my jako radni, którzy nie jesteśmy specjalistami w planowaniu przestrzennym, ani też w materii, którą omawia ten projekt zmian do studium, aby zaprosić i zorganizować specjalną komisję, gdzie wytłumaczyliby nam, jakie są różnice pomiędzy studium uchwalonym w 2003 roku, a jakie są zmiany i czym są one powodowane. Dopiero później, żebyśmy podejmowali decyzję, co i jak zmienić. Te poprawki, które z całym szacunkiem dla pana Krzysztofa Barona odczytał je cierpliwie po punkcie, ale sądzę, że osoby, które nie były na komisji, jak również nie mają opracowania poprawek do studiów przed oczami, nie bardzo wiedzą, czego one dotyczą. Trzeba by było punkt po punkcie odczytywać, co jest na stronie drugiej bloku środowisko kulturowe i dlaczego jest taka poprawka. Stąd też nie jest ta potrzeba, tak jak mówił przedmówca, o powołaniu, o spotkaniu na komisji. Nie, komisji czy rada by się zebrała, sądzę, że dobrze by było, żeby się zebrała cała rada. Każdy radny w swoim okręgu ma również coś do powiedzenia, a przynajmniej powinien mieć do powiedzenia odnośnie zapisów studium, poprawek do studium. Druga sprawa to poprawki do studium zostały przekazane dzielnicom 10 stycznia z terminem zgłoszenia głównych uwag co do zarysu do 30 stycznia. Jest to 20 dni na przedstawienie takich poprawek. Wygląda na to, że ludzie postawieni od nas nie dają sobie sprawy, że my normalnie pracujemy i spotykamy się popołudniami. W związku z tym wyznaczenie 20-dniowego terminu, włączając w to soboty i niedzielę, na przedstawienie choćby ogólnych opinii jest terminem zbyt krótkim. Wygląda to na to, że zespół opracowujący poprawki przygotował materiał, również w ostatnim terminie dla siebie możliwym, po czym musi być zgłoszone uwagi od dzielnic. W tej chwili jest też, będzie wyłożone, czy też już jest wyłożone do konsultacji społecznych te poprawki do studiów. Termin jest również krótki. W związku z tym jest to jakby robione na waszym sapu, czyli zróbmy, żeby się nazywało, że jest. Jeśli chodzi o konsultacje społeczne, przepraszam, że będę mówiła troszkę dłużej, ale wiąże się to również z konsultacjami społecznymi dotyczącymi smogu, jak również odpadów komunalnych, gdzie przygotowałam kolejną uchwałę. Te konsultacje są robione w krótkich terminach, ogłoszenia są bardzo krótkie, nie docierają do wszystkich mieszkańców. Nie wiadomo, ile osób bierze w nich udział, czy jest to 50, 100, 200 osób przy 700 tysięcznym mieście. Chcielibyśmy wiedzieć również, jak
osób skonsultowało takie wyłożone przez miasto projekty. W związku z tym wydaje mi się, że naprawdę powinniśmy zorganizować albo osobną sesję na temat tego studium, albo osobne spotkanie z projektodawcami i tymi, którzy pracowali. Dziękuję. Przegłosujemy wniosek, co nie wstrzymuje oczywiście. Ponieważ ja powiem, że wszystkie badacze z wnioskiem. Jeszcze moment. Ja Wojtek, to spotkaliśmy się 7, spotkaliśmy się specjalnie na omawiając sprawy związane z infrastrukturą i architekturą. To były te uchwały, które przedstawił pan przewodniczący komisji Sęczek. I specjalnie 18 spotkaliśmy w sprawie się tego studium. I było to zaproszenie, jeżeli rozumiem, pan przewodniczący zaprosił wszystkich radnych do tego, że można przyjść na to spotkanie. I myśmy siedzieli, przeszło 4 godziny i do mnie dotarło zaproszenie 17 godzinie 21.30. Punkt po punkcie czytaliśmy, co tak jak ty mówisz, czytaliśmy po prostu punkt i do tego na były uwagi. No. Oczywiście możemy debatować nieskończoność. Nie chcę tu pośpiechu, dlatego że na poprzednim studium Rada Miasta i projektanci pracowali 4 lata, więc teraz 20 dni to niczego nie przesądza, bo i tak tych poprawek nie będą zmieniane za rok. Postępowania, że nad czym się długo zastanawia, a potem się wymaga po prostu za 5 lat, żeby podjąć decyzję. No ale jesteśmy w takiej, a nie w innej sytuacji. Dziękuję pani wszystkim. Proszę. Proszę państwa, został wyznaczony termin do końca stycznia. Większość rad dziennie w styczniu na sesjach przedyskutowała ten problem. Tylko my i jeszcze nie wiem, czy dębiczy, czy dzielnice nie dały swojego stanowiska. Ja wysłałam swoje prywatne uwagi jako radna dzielnicy w terminie, chociaż się dowiedziałam dzień wcześniej o tym mijającym, upływającym terminie. Natomiast dobrze by było, żeby nasza rada nam wyraziła stanowisko, bo to jest naprawdę bardzo poważna sprawa. Dzwoniłam do biura planowania, powiedzieli, że uwzględnią nasze uwagi, jeżeli w miarę szybko te uwagi nadejdą. Jeżeli będziemy odwlekać miesiąc czy 2 miesiące, to po prostu nie uwzględnią naszych uwag i tyle. Wydaje mi się, że ten projekt jest dosyć dobrze przygotowany, bo naprawdę żeśmy długo dyskutowali i nie ma przeszkód, żeby jeszcze coś dorzucić ewentualnie, natomiast tu są zasadnicze kwestie poruszone, więc no, nie wiem, jeżeli Rada zdecyduje, to możemy się jeszcze długo zastanawiać, ale wypadałoby dzisiaj podjąć. Ja chcę jako referent powiedzieć o budżecie. Po pierwsze, część radnych nie została poinformowana. Nie chciałem tego mówić, no ale jak patrzę do tych wniosków, no to muszę to powiedzieć. Część radnych nie została poinformowana o tym, że dzielnica ma, mimo że naprawdę została poinformowana o fakcie, że jest to na tablicy ogłoszeń w sprawie ordynacji wyborczej dla dzielnic, to o tym, żeśmy zostali poinformowani. Natomiast o tym, że termin do 31 w sprawie studium, i tutaj jest do pana przewodniczącego Sęczka, który na komisji w styczniu nie poinformował, radnik z komisji architektury o tym, że taka rzecz z takim krótkim terminem ma być w styczniu. Myśmy takiego stanowiska siłą rzeczy nie mogli zająć. To stanowisko jest wypracowane, zostało zgodnie z sugestią pana Orskiego rozesłane w mailu do wszystkich radnych. Ja go dostałem 2 albo 3 dni po komisji, więc w tym mailu były nazwiska wszystkich, znaczy maile wszystkich radnych, więc sądzę, że był tego samego dnia rozesłany do wszystkich radnych. Więc radni wiedzieli dużo przed komisją, tą drugą nadzwyczajną architekturę, o tym, że taka komisja w takiej sprawie się odbędzie i mogli przyjść. No, przyszła tylko pani radna tyle. Więc jeżeli pan nie przyszedł, no to w pewnym sensie na własne życzenie.
Bo potwierdzenie mi odebrania tego maila, przepraszam bardzo, więc jest zagrożenie trochę do przodu. Proszę mieć własnie swoje inicjatywa, więc to jest jedna kwestia. Natomiast druga kwestia, no to było, zostało skonsultowane. Ja konsultowałem z mieszkańcami w krótkim okresie, bo ja miałem stosunkowo niedużo czasu. I ja takie pismo, jak pani Wyszyńska ze swoimi uwagami złożyłem w Urzędzie Miasta przed, znaczy 31, no w ostatnim dniu, stycznia, ale jako radny dzielnicy, a to była być konsultacja z radami dzielnicy, powinna wyjść uchwała. Powinna wyjść uchwała z rady dzielnicy i o tym radni wszyscy powinni zostać byli poinformowani. Nie zostali poinformowani, w związku z tym jest sytuacja jaka jest. Jeżeli państwo będziecie chcieli mimo wszystko to jeszcze raz odesłać do komisji, to ja oczywiście zrozumiem, ale będę miał po prostu o państwu jak najgorsze zdanie. No i tyle. Dziękuję. Do komisji w celu zapracowania. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku? Kto z państwa jest przeciw? 7 osób jest przeciwko. Kto się wstrzymał? 4 osoby się wstrzymały. Dziękuję. 10 za, 7 przeciw, 4 się wstrzymały.